temat aktualny, jakże bieżący, dzisiaj kończy swoją działalność tak zwana Kościelna Komisja Majątkowa. Jak Państwo wiecie, my tą sprawą od kilku lat bardzo aktywnie się zajmujemy. Jest wniosek Sojuszu Lewicy Demokratycznej o zbadanie zgodności funkcjonowania tej komisji z konstytucją. Ten wniosek leży w Trybunale Konstytucyjnym. Zgłosiliśmy niedawno również projekt ustawy o likwidacji tak zwanego Funduszu Kościelnego, który jest powiązany z działalnością w Komisji Majątkowej ze zwrotem majątku Kościoła. Postanowiliśmy dzisiaj podsumować działalność Komisji Majątkowej, powiedzieć również o możliwości pociągania do odpowiedzialności karnej osób, które prowadziły działalność tego organu. Jest ze mną pan marszałek Jerzy Wenderlich, a także nasi eksperci, autor wniosku klubu SLD do Trybunału Konstytucyjnego, pan dr Paweł Borecki, a także pani profesor Małgorzata Winiarczyk-Kosakowska. Bardzo proszę, oddaję głos pan marszałek Jerzy Wenderlich. Witam Państwa. Nie wiedziałem, że rzecznik SLD, pan Tomasz Kalita, takie trudne zadanie stawia przed nami i wierzy, że to się spełni podczas tej jednej konferencji, a mianowicie powiedział, że ta konferencja służyć ma podsumowaniu działalności Komisji Majątkowej. No, tego, jak działa Komisja Majątkowa, nie spisałby na wołowej skórze, a cóż tu dopiero przez parę minut o tym opowiedzieć. No ale myślę, że tutaj każda krotochwilna tonacja jest niewłaściwa, dlatego że w państwie, które ma tyle potrzeb finansowych, kiedy tyle osób czeka na obietnice Platformy Obywatelskiej, a one nie dość, że się nie spełniają, to niezapowiedziane złe rzeczy się pojawiają i te złe rzeczy dla Polaków są realizowane. I tylko jedna grupa zawodowa, jedna grupa, myślę o duchowieństwie, ona jest wywianowywana ponad miarę. Czy ponad potrzeby, trudno mi powiedzieć, ale ponad miarę i ponad wszelkie proporcje przyzwoitości na pewno. Kiedy więc my mówimy o Komisji Majątkowej i o tej niewłaściwej działalności, która, jak już powiedziałem, Kościół wywianowywała ponad wszelką przyzwoitość, to mówimy o tym właśnie dlatego, żeby sakrum znaczyło sakrum, a żeby wyłuskać to, co profanum, bo tego sami wierni nie chcą. Choć tu proporcje w tych kategoriach sakrum i profanum na rzecz tego drugiego złego zostały bardzo mocno wynaturzone. Szanowni Państwo, uważamy, że Fundusz Kościelny musi być zlikwidowany. I już nawet nie dlatego, że takie obszary są biedy duże w Polsce, ale po pierwsze, to, co zabrano w latach 50. i wówczas wprowadzono Fundusz Kościelny, żeby z niego przede wszystkim opłacać ubezpieczenia duchownych, zostało zwrócone w trójnasób, dziesięciokrotnie czy jeszcze bardziej, więc nie ma już powodu, żeby ten Fundusz Kościelny funkcjonował i żeby Państwo tu siedzący na sali, żeby biedni Polacy płacili ubezpieczenie za siebie, za swoją biedę i za bogatych księży. Księża niech płacą już jak najszybciej ubezpieczenia z własnych księżych kieszeni, a biedni niech już tylko zwolnieni z tego borykają się ze znalezieniem środków na opłatę swoich ubezpieczeń. To tyle, gdy idzie o Fundusz Kościelny. Gdy idzie o Komisję Majątkową, hola, hola, to nie tak, że my tu chcemy teraz, by działy się wreszcie procesy, by odzyskiwano to niesłusznie zabrane mienie, a tu czary mary, była Komisja Majątkowa, Komisji Majątkowej nie ma i nie ma oczywiście adresata, gdzie można upominać się o zwrot tych majątków, o roszczenia. Może się stać tak, że skoro zniknie Komisja Majątkowa, więc zniknie i adresat, przede wszystkim ta strona kościelna, która była przez lata beneficjentem, a zarządów Platformy Obywatelskiej szczególnie, beneficjentem Komisji Majątkowej. No i wówczas oprócz tego, że Polacy składają się na ubezpieczenia dla księży, to wówczas, jeśli właściciel niesłusznie zabranego przez Komisję Majątkową dobra, nieruchomości, ziemi na rzecz księży, będzie rościł sobie do tego pretensje i wygra to przed sądem, to płacić będzie znowu statystyczny Polak, bo komisja już nie będzie partnerem, bo jak mamy tego rodzaju przypadki, już ta ziemia będzie
będzie w piątych czy w szóstych rękach. Uważamy więc, że o tym trzeba mówić. Dzisiaj sądy muszą zacząć w tej sprawie działać szybciej, a i niepokoją nas pewne interpretacje niektórych duchownych, którzy roszczą sobie pretensje do tego, no, czyli wiedzą, co tam w trawie piszczy, gdy idzie o tę komisję majątkową, i już z góry zakładają, że w wielu sprawach będą winni, bo mówią, że duchowni czy przedstawiciele, jak mnie pan profesor tutaj uczył, przedstawiciele strony kościelnej, oni powinni być poza odpowiedzialnością karną. Czyli nieważne, że działy się złe rzeczy, nieważne, że przejmowano przerażająco kosztowny majątek należący do wszystkich Polaków, ale mimo udowodnienia winy przedstawiciele strony kościelnej mają być niewinni. Czytamy często w gazetach, że przełożeni księży, którzy popełnili takie czy inne przestępstwa, proponują, żeby odpowiedzialności karnej wobec księdza nie stosować, tylko żeby on kontemplował za te grzechy, kontemplacją odpłacał w jakimś zakonie, żeby pokutę odprawiał. No, tak było w średniowieczu. Dziś w cywilizowanym europejskim kraju nie może być tego, że ksiądz, który odpowiadał za duże mienie publiczne i wiedział, co to jest za mienie, i wiedział, jaka jest jego wartość, on zwolniony będzie z odpowiedzialności. Privilegium fori. Privilegium fori. Z tą różnicą, że to było w średniowieczu. Immunitet duchowieństwa. I on w czasach rewolucji francuskiej został zniesiony, bo uznano, że wszyscyśmy równi wobec prawa. Więc jeśli niektórzy duchowni mają sen jeszcze o privilegium fori, czyli immunitecie duchowieństwa, to mówimy nie. Tak samo jak i parlamentarzystów czy sędziów nie powinien obejmować immunitet w sprawach oczywistego przekroczenia prawa, które nie służy obronie wolności słowa. To privilegium fori. Sen dawny, taki, który już się nie spełni. I tu odpowiedzialność duchowieństwa za to, co, jak w wielu publikacjach czytamy, jest stratą dla Skarbu Państwa, jest stratą dla wielu samorządów, ale tym samym dla milionów Polaków. Nie można stosować kreski, która powie, ci, którzy do tego doprowadzili, a dlatego, że noszą sutanny, są niewinni. Wszyscyśmy równi wobec prawa. I ja jako parlamentarzysta, i ksiądz jako ksiądz, wszyscyśmy równi. Tego się domagamy i będziemy szukali takiej szansy, żeby to mienie odzyskać. Ja mówiłem już kiedyś, że to, co Kościół stracił, to, co zabrali komuniści w latach 50., jeśli już Kościół zyskał to prawo, żeby to odzyskać, to w imię prawa i zgodnie z proporcjami. Ale nie może być tak, że Kościołowi zabrano trabanta, a Kościół chciałby w zamian Maybacha. Nie, trabanta za trabanta. I tylko w takich proporcjach traktujmy sprawiedliwe oceny tamtych historycznych czasów, odnosząc do tych dzisiejszych wywianowań, które są przerażające. Będziemy szukać szansy prawnej na odzyskanie nieprawnie i ponad przyzwoitość i ponad wszelkie proporcje przejętego przez Kościół mienia, a privilegium fori niech będzie snem, o którym Kościół musi wiedzieć, że w dzisiejszych demokratycznych czasach prawa to się nie spełni. Dziękuję panie marszałku i przekazuję głos autorowi wniosku klubu SLD do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Komisji Majątkowej, pan dr Paweł Borecki. Bardzo proszę. Bardzo proszę, jeżeli można podać. Myślę, że trzeba wyjaśnić, iż nie można z góry wykluczać odpowiedzialności zarówno karnej, a tym bardziej odpowiedzialności cywilnej członków komisji majątkowej, zarówno ze strony rządowej, jak i ze strony kościelnej. Oczywiście można mieć wątpliwości, czy z punktu widzenia definicji zawartej w kodeksie karnym członkowie komisji majątkowej, zwłaszcza reprezentujący stronę kościelną, są to funkcjonariusze publiczni. Natomiast nie ulega, sądzę, wątpliwości, że są to osoby wykonujące funkcje publiczne.
w rozumieniu kodeksu karnego. I kodeks karny przewiduje szereg przestępstw, których mogą dopuścić się osoby pełniące funkcje publiczne, czy w stosunku do których można się, przestępstw, których można się dopuścić do tych osób. Zwłaszcza przewiduje przestępstwo sprzedajności osoby pełniącej funkcje publiczne. Więc dziwię się, dlaczego a priori są formułowane tezy, że zwłaszcza duchowni zasiadający w komisji majątkowej swego czasu mają nie ponosić odpowiedzialności karnej. Druga kwestia to jest kwestia odpowiedzialności cywilnej, która może okazać się być bardziej bolesna dla samych zainteresowanych niż odpowiedzialność karna. Otóż z tego, co słyszymy z doniesień Centralnego Biura Antykorupcyjnego, były przypadki orzeczeń wydawanych w ogóle bez odpowiedniej podstawy prawnej. Więc w tym wypadku należy, myślę, że zwłaszcza poszkodowane samorządy powinny rozważyć, czy nie wystąpić z roszczeniem cywilnoprawnym z tytułu czynów niedozwolonych, a ewentualnie, czy kościelną osoby prawne, które odniosły korzyść z tych wadliwych orzeczeń komisji majątkowych, czy nie powinny ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej właśnie za czyny niedozwolone z tytułu również bezpodstawnego wzbogacenia. Więc myślę, że w żadnym wypadku nie powinno się z góry wykluczać odpowiedzialności i karnej, i cywilnej mimo likwidacji komisji majątkowej.